Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Was serdecznie i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, o co chodzi z tym Bitcoinem, bo ostatnie 2 lata były kiepskie dla Bitcoina i wiele osób zapytane o to, czym jest Bitcoin, czy są kryptowaluty. Mówię tutaj o osobach szczególnie niezaznajomionych z technologią. Jakbym zapytał na przykład moich rodziców, czym są kryptowaluty, zapytałem ostatnio mojego tatę o to i on powiedział, że słyszał o tym, ale że na pewno to nie jest nic ciekawego, jest to pewnie oszustwo, czy coś kompletnie bez sensu. I wiele osób tak myśli na bazie artykułów w mediach, na bazie mainstreamu, który gdzieś tam kreuje w ten sposób kryptowaluty, a tak się składa, że Bitcoin w ostatnich miesiącach wszedł na amerykańską giełdę za pomocą funduszów inwestycyjnych, za pomocą instrumentów oficjalnych finansowych i teraz każdy normalny inwestor może sobie Bitcoina kupić przy pomocy swojego konta maklerskiego. I ostatnie tygodnie, miesiące na Bitcoinie to duże wzrosty. Ja jestem sobie teraz w Hiszpanii i ostatnio mieliśmy bardzo duży wzrost na Bitcoinie i w ciągu dosłownie kilku dni moje portfolio, moja wartość kryptowalut wzrosła o 100 tysięcy złotych. O tak, tak nic nie robiłem, siedząc sobie na wakacjach w hotelu, plus 100 tysięcy złotych. No to zaraz, czym jest ten Bitcoin? Jest to oszustwo? Czy jest to kasyno? Czy jest to coś, czym warto się zainteresować? Zanim przejdziemy do konkretów, przypominam, że na moim blogu pod tym filmem są linki. Znajdziecie darmowy kurs podstaw Bitcoina oraz też wiele darmowych materiałów na temat tego, jak działa Bitcoin oraz inne kryptowaluty. No i przechodząc do tego właśnie, że były ostatnio duże wzrosty i może się wydawać, że to jest czas na sprzedawanie kryptowalut. W ogóle, czy kryptowaluty są czymś legitnym? Czy jest to coś, co jest takie warte uwagi z perspektywy tradycyjnej osoby, która nie ma pojęcia o finansach? No otóż staje się coraz bardziej faktem coś takiego, że tak, że teraz normalne osoby, normalni inwestorzy, którzy są na giełdzie, traktują Bitcoina jako rzecz normalną, tak? Ponieważ mając konto na giełdzie, możemy sobie kupić akcje, które są reprezentowane w realnym Bitcoinie. Nie trzeba już kupować Bitcoina poprzez giełdy kryptowalut, co wciąż bardziej polecam oczywiście. Jest to coś, co pozwala nam mieć pełną kontrolę nad kryptowalutą, ale chodzi o to, że poprzez wystawienie Bitcoina na giełdę, na rynki finansowe poprzez ETF-y, dostęp do Bitcoina jest już z całego wręcz rynku, tak? I to będzie się oczywiście pogłębiać w perspektywie kolejnych lat. Myślę, że następne 10 lat dla Bitcoina będą bardzo, ale to bardzo ciekawe. Ale Bitcoin stał się właśnie oficjalnym aktywem, w które można inwestować nie tylko poprzez giełdy kryptowalut, ale poprzez właśnie normalne fundusze inwestycyjne. I nie ma już odwrotu. Wchodzimy teraz w fazę rynku byka, czyli następny, powiedzmy, rok będzie naprawdę sporo wzrostów. Oczywiście będzie sporo spadków na kryptowalutach, na Bitcoiny, ale można śmiało powiedzieć, że następny rok będzie bardzo ciekawym czasem. I nie wiem, czy już nie jest za późno, żeby kupić Bitcoina. Obawiam się, że może być. Jeżeli jeszcze nie jest, to jest to naprawdę ostatnia chwila, w której można w miarę w sensownej cenie tego Bitcoina sobie kupić. Następne prawdopodobnie, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, będzie Ethereum i pewnie kilka innych kryptowalut większych, ale ja w tym filmie chciałbym powiedzieć Wam nie tyle o tym, jak działa Bitcoin, bo o tym mówiłem w tym filmie i w wielu innych moich materiałach, ale o tym, jak wygląda nasze spojrzenie na technologię, bo jeżeli zapytacie kogoś o właśnie Bitcoina, to często usłyszycie, że jest to coś dziwnego, coś, co służy do przestępstw, ale tak ludzie postrzegają zazwyczaj nowe technologie. Cofnijmy się troszeczkę w czasie, jak było na przykład w latach 90., gdy powstawał internet. Jeżeli spytalibyście wtedy ludzi, czy internet to przyszłość, czy bez niego można przeżyć, wiele osób powiedziałoby Wam, że jest to ok, jakaś ciekawostka technologiczna, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie. I nie mówię tutaj o osobach, które są obeznane w technologii, które w to wierzyły, ale o ludziach normalnych, przeciętnych, którzy dopiero na końcu rozumieją technologię, tak? Internet jest czymś teraz normalnym dla moich rodziców, oni z tego korzystają, ale w latach 90. czy w latach 2000. oni z tego nie korzystali i gdy ktoś ich zapytał o to, czy jest to technologia przyszłości, powiedzieliby, że raczej prawdopodobnie nie. Podobnie jest z Bitcoinem. On teraz jest jeszcze na wczesnej fazie adopcji i większość osób, które z niego będą korzystać pośrednio, nawet nie wiedząc o tym, bo będzie on prawdopodobnie w funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych i ludzie, którzy będą mieć ekspozycję na niego,
nie będą w ogóle mieć styczności bezpośrednio z Bitcoinem, nie będą go kupować na giełdach. Wtedy oczywiście Bitcoin będzie kosztował pewnie z $1 000 000, tak? I nie mówię tego żartem, mówię to bardzo na serio. I podobnie jest na przykład, jeżeli chodzi o spółki technologiczne. Mamy spółki typu, na przykład weźmy Microsoft, tak? Gdy Microsoft wypuszczał pierwsze komputery, czy inne w ogóle firmy tego typu, IBM, Apple, to też była to nowinka. Wiele osób traktowało komputery jako coś, co jest dodatkiem do życia, a nie coś, co będzie ogromną wartością i będzie w każdym domu. I na przykład, jeżeli ktoś sobie kupował akcje, załóżmy firm technologicznych w latach 80., 90., te akcje kosztowały po 10-20 centów, dzisiaj kosztują po kilkaset dolarów. I podobnie jest z Bitcoinem, tak? Wtedy ludzie nie wierzyli w te firmy technologiczne. Dzisiaj jest to oczywiste i akcje dużych firm nie kupuje się po to, żeby na nich zarobić razy 10, tylko po to, żeby je trzymać i nie sprzedawać. Z Bitcoinem też tak będzie już wkrótce. Teraz jeszcze jest ostatni czas, żeby sobie tego Bitcoina kupić i żeby jeszcze na nim zarobić, a kiedyś będzie aktywem, które po prostu się kupuje jak złoto, które trzyma swoją wartość w miarę stabilnie. Jeżeli cofniemy się właśnie do wielu różnych etapów świata, to gdy 100 lat temu wszyscy jeździli na koniach, czy może 150, to gdy ktoś przyjechał samochodem, to też się z niego śmiali i twierdzili, że okej, jest to fajna zabawka, ale raczej nic z tego nie będzie. Teraz raczej na koniach się nie jeździ. I podobnie wiele osób patrzy na samochody elektryczne dzisiaj, że jest to coś głupiego, bez sensu i prawdopodobnie się nie przyjmie. Ale za 100 lat, za 50, a może i wcześniej, samochodów spalinowych pewnie nie będzie. My jako ludzie mamy tendencję do patrzenia na nowości z dystansem. Nie lubimy nowości, trzymamy się swoich przekonań i często boimy się tego, że to, co uważamy za normalne, odejdzie. I tak jest właśnie z wieloma rzeczami i tak samo jest z Bitcoinem i można to powiedzieć z pełnym przekonaniem, bo właśnie Bitcoin stał się czymś bardzo, ale to bardzo mainstreamowym, ponieważ wszedł na giełdę i teraz już nie ma odwrotu od adopcji i prawdopodobnie wiele funduszy będzie wchodzić w Bitcoina kolejnych, państwa będą wchodzić w Bitcoina, już wchodzą w Bitcoina prawdopodobnie, tylko nie jest to jawne i ta cena będzie wciąż rosła, a za około 10 lat, gdy 99% Bitcoina zostanie wydobyte, nie będzie już nowych bitcoinów w roku 2034 praktycznie w ogóle, bo 1% bitcoina zostanie wydobyty, ten ostatni procent, przez następne już 100 lat, także cały bitcoin będzie już w obiegu, nie będzie inflacji i gdy ta adopcja będzie już taka prawie że maksymalna, no to bitcoin będzie warty może i kilka milionów dolarów. Chcę Was zachęcić tym filmem do zastanowienia się nad postrzeganiem tego, jak zmienia się świat w Waszych oczach. Czy jesteście przeciwnikami technologii, czy uważacie to, że coś nowego się pojawia, jest to złe, że to, co jest stare, będzie zawsze, czy jesteście w stanie dostrzec w perspektywie właśnie lat, że to, co jest nowe, z czasem prawdopodobnie będzie standardem i że większość ludzi zawsze będzie się opierać technologii. Tak jak moja babcia opierała się bankomatom, kontom w banku i czy chcemy, czy nie, zawsze będzie tak, że ta rzeczywistość będzie się zmieniać i jeżeli my zrozumiemy to, dostrzeżemy i będziemy kupować aktywa i korzystać z technologii troszeczkę wcześniej niż na samym końcu, gdy wszyscy już z tego będą korzystać, możemy na tym dużo zarobić, jeżeli będziemy mieli otwarte głowy. Także zachęcam do zainteresowania się szczególnie Bitcoinem. Oczywiście darmowe materiały znajdziecie w linkach pod filmem. I tymczasem pozdrawiam Was ze słonecznej Hiszpanii. Trzymajcie się. Cześć.